Moi drodzy, tradycyjnie już wieczorem w Niedzielę Palmową odbędzie się Droga Krzyżowa w Nowej Hucie. I do jej udziału wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Niedziela Palmowa, 19:10. Ale w tym roku będzie ona szczególna, dlatego że przeżywamy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy mówiono o tym, że Polska zmartwychwstała, nawiązując zresztą do wielu sformułowań Polaków z przełomu XIX i XX wieku, między innymi do Mickiewicza. Zmartwychwstała Polska, chociaż nie miała prawa zmartwychwstać i dlatego chcemy nadzieję tych 6 pokoleń Polaków związanych z czasem rozbiorów spojrzeć właśnie poprzez Chrystusa, dokładnie poprzez Jego cierpienia, poprzez Jego drogę na krzyż, ale ostatecznie ku zmartwychwstaniu. Takie będzie przesłanie, takie chcę, żeby takie było przesłanie tej drogi krzyżowej. I w związku z tym, że będzie to takie bardzo głębokie wprowadzenie w Wielki Tydzień i w obchody Triduum Paschalnego, ale także w obchody stulecia niepodległości. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej drodze.